Zepsute latarnie, brak oświetlenia przy skrzyżowaniu ulic Górniczej z Dwornickiego, który trwa już parę miesięcy, to ogromny problem dla tutejszych mieszkańców. Jak tłumaczy nam mieszkaniec ulicy Dwornickiego, pan Mirosław, już w czerwcu zgasły niektóre latarnie oświetlające tą drogę i do tej pory na ulicy trwają egipskie ciemności. W czerwcu było zgłaszane do Wydziału Drogi Mostów, że nie ma oświetlenia na początku ulicy Dwornickiego i to jest tak skrzyżowanie z Dwornickiego z ulicą Górniczą. I tu się nie świecą dwie lampy pod rząd. Było to zgłaszane do Drogi Mostów i powiedzieli, że jest to przekazane dalej do Taurona. No i jest sierpień, zgłaszaliśmy jeszcze potem w lipcu, teraz dalej i nic to nie działa, bo to jest jakiś podobno problem większy, czy nie wiem, to nie, że sama żarówka się wymieni, tylko po prostu trzeba jakieś, nie wiem, kable zmieniać, nie wiem co, ale czekamy już trzeci miesiąc. Teraz jest problem z dzikami, wszędzie te dziki chodzą. W nocy tu jest bardzo ciemne miejsce, tu jest w miejscu niedaleko obok stoimy, tu jest zryte przez dziki. To jest kilka razy tu. Ludzie, ja wracam późno z pracy, często idę wcześnie do pracy, bo bardzo wcześnie i tędy chodzę na przykład na przystanek, no i to by z latarką trzeba To jest strach, no tylko dlatego zgłaszamy, bo to jest jakiś problem, to jest centrum miasta. Jak długo będziemy czekać, bo gdziekolwiek ten, no to, że jest to zgłoszone i nic się nie dzieje. Od powiedzmy 3 miesięcy, bo wcześniej nawet nie zauważyliśmy tego. No teraz już widzimy to, cały czas ten problem jest. Jak powiedział nam pan Mirosław, problem zgłaszany był do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie już niejednokrotnie, ale niestety latarnie jak nie świeciły, to nie świecą dalej. Problem pozostał wraz ze strachem i złością mieszkańców. Szukamy pomocy wszędzie i może ktoś pomoże, czy może, nie wiem, może radny ktoś z Rady Miasta się tym zajmie, tutaj z osiedla Tadeusza Kościuszki. No nie wiem, no gdzie dalej mamy jeszcze iść? Napisaliśmy w tej sprawie do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Taką otrzymaliśmy odpowiedź. Latarnie są własnością Tauronu. Kontakt 991, pogotowie energetyczne Tauron. Tam należy pytać o termin naprawy. Najlepiej także od razu tam zgłaszać usterki i ponaglenia. Napisała pani Emilia Tura z Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie.